Jeszcze się znowu gdzieś coś o quality, bo naprawdę fajne rzeczy zaczynają się tam dziać. Przypominam człowieku, 5 łapek tu powinno się nagrać, zostaw łapeczkę oraz subskrypcję, bo 100 subskrypcji jest wybitny specjal. Ogólnie jeszcze bardzo niedawno, około 5 miesięcy temu, w quality naprawdę było tragicznie, nikt nie robił dobrych wyświetleń, jedynie KB nieraz trzymał poziom. Tak naprawdę no odeszły najlepsze postacie, czy to plan B, czy to kartki, po prostu odeszli z wytwórki, czy to nawet Bulli. Sam Quebo na FIDE tak naprawdę tylko robił całe wyświetlenia quality, chociaż on też bardziej zajmował się SBM-em niż swoją wytwórnią. Nuty quality w tamtym czasie osiągały status maksymalnie 2-3 milionów wyświetleń, a najczęściej było to 500-600 tysięcy. No i potem odejście Quebo. Może dziwnie to zabrzmi, ale odejście Quebo dało tlen całej wytwórni. W końcu mamy wodza Filipka, który zdecydowanie świetnie spisuje się w całym marketingu, we wszystkim. W końcu wszystko już zaczyna się dziać, jest jakiś pomysł, vlogi na Zanzibarze, nowa płyta kumple. Każda kolejna nuta quality jest na karcie na czasie. Tylko więcej uczuć, odnajdę skarb zakopany w świecie trupów. Moja wina, pokazałem gdzie mnie ukuć. Nie bądź jak ja, kosztowało wiele trudu, by pozbyć się złych duchów. Każdy myślał, że odejście Quebo na FIDE wiąże się z końcem wytwórni, lecz było wręcz przeciwnie. Nowy projekt KB i Michela, gips w wytwórni, to wszystko zaczyna się dziać. Mogę to powiedzieć. Nowy projekt KB i Michela, gips w wytwórni, wszystko zaczyna iść w dobrą stronę i naprawdę quality jako wytwórni w końcu się mi. Przepraszam za wczorajszy odcinek, gdzie krytykowałem każdą nowość quality, nie znając nawet sensu piosenek, ich pochodzenia, czy nawet nie słuchając ich. Pierdźcie w stołek. A oni mnie tak wkurzają. Stworzyli po prostu fajną ekipę z niekoniecznie samych znanych ludzi. Warto spojrzeć na przykład vlogi z Zanzibaru. Po prostu widać, że jest to ekipa fajnych przyjaciół. Dostać już swój bagaż, ponieważ jestem niedobrze ubrany. Mam nadzieję, że na quality dalej będzie taki hype, bo moim zdaniem robią teraz najlepszą muzę na całym rynku i zdecydowanie pobijają to całe hip-hopolo z SBM. Możliwe, że jest to początek czegoś wielkiego. Mówiłem co mogłem, może tych słów przelanych przez słuch nie wyschnie zbyt szybko jak ocean mych wspomnień. Za późno na bunt, za wcześnie na cud. Pogodzić przyjdzie nam wszystkim się z losem. Nie liczę już żadnych sekund.